działa w tej chwili, to wpadło troszkę już tutaj, zostało wspomniane przez pana profesora Gila, ale działa oczywiście program leczenia, nowoczesnego leczenia dedykowanego pacjentom z hipercholesterolemią. I on ma dwa ramiona, też dla pani informacji, jedno z tych ramion zajmuje się pacjentami z hipercholesterolemią rodzinną, drugie z tych ramion zajmuje się pacjentami pozawałowymi, czy też pacjentami z masywnymi i dużymi powikłaniami, powiedzmy już miażdżycowymi. I moim zdaniem to jest jeden z elementów, który warto ciągle podkreślać. My tutaj środowiskowo bardzo mocno zabiegamy o to, żeby ten program, który z założenia no, ma podstawy racjonalne, on jednak ma wiele ograniczeń związanych z faktem dostępu do tego programu, czyli mamy niezwykle mało pacjentów włączonych do tego leczenia, a leczenie, trzeba to cały czas podkreślać, jest bardzo nowoczesne, bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów i niezwykle efektywne. My mamy też, pokazywaliśmy to też już w publikacjach oficjalnych, mamy pierwszą taką próbę pacjentów w Polsce, którzy najwcześniej byli włączeni, już opisanych, pokazujemy, że jest to bardzo bezpieczne leczenie, jest to niezwykle efektywne leczenie. Mamy jeden kłopot i to jest w kontekście pytania i planów na ten rok. Uważam, że powinniśmy bardzo mocno, i te zabiegi cały czas trwają, zabiegać o to, żeby granica wejścia dostępu, czyli poziom LDL cholesterolu, który wpuszcza niejako tych chorych, powinien być obniżony. I to z całą pewnością jest jeden z bardzo ważnych elementów. No, druga rzecz to w ogóle poszerzanie tego dostępu, bo ja myślę, że warto pamiętać o tym, że dzisiaj mamy w tej chwili tam trzy leki nowoczesne, doszedł teraz czwarty, Lomitapid, bardzo dedykowany, niezwykle wąskiej grupie, o której dzisiaj nie mówiliśmy. Padło tylko to dotyczące zdania, informacje dotyczące heterozygot, ale mamy również niezwykle rzadko, na szczęście, osoby niezwykle straumatyzowane, czyli homozygoty, czyli to są te osoby, które dziedziczą no, gen od dwojga rodziców i mają w związku z tym niezwykle poważne rokowanie. My zaczęliśmy niedawno terapię, chyba jako jedni z pierwszych w Polsce, tym lomitapidem u osoby 30-paroletniej. To jest dobry przykład tego, że zyskujemy bardzo drogie, ale bardzo efektywne leczenie. I to jest bardzo sugestywny przykład osoba 30-paroletnia, której siostra zmarła w wieku lat 11 na zawał serca. Też homozygota, prawdopodobnie tego już nie zweryfikujemy, więc dostęp tam się trochę poszerza. To są leki drogie, ale to są leki, które długoterminowo dają, o czym warto wciąż podkreślać, szansę na to, że my mniej kosztów będziemy ponosili w przyszłości, szczególnie jeśli popatrzymy na populacyjny dostęp. I tutaj tym razem wychodzę spoza tej działki FH, ale mówię o pacjentach pozawałowych. Jeśli zapewnimy dzięki programowi, po pierwsze, skłonimy lekarzy do bardzo efektywnego stosowania statyn i ezetimibu, to już populacyjnie uzyskamy dużo. A dla części z tych chorych, jeśli uda nam się efektywnie włączyć inhibitory PCSK9 czy inclisiran, to zyskamy ogromną korzyść taką populacyjną, oszczędzimy środki. Paradoksalnie to zawsze polega na tym, że najpierw trzeba wydać, żeby potem trochę zaoszczędzić, i to wiemy doskonale. I tutaj wciąż, o czym pan profesor Gizy też wspomniał, mamy nadzieję, że perspektywa decydentów i polityków będzie nieco dłuższa niż okres kadencji. No bo my mówimy o efektach, które są odroczone, i mówimy o tym, że tak naprawdę to zobaczymy efekty tego działania za lat pewnie nie 4, ale za lat pewnie 15, i to będzie taki moment, kiedy będziemy mogli realnie to podsumować. Z moich osobistych planów, ja bym powiedział tak, że niezależnie właściwie od konfiguracji różnych politycznych, od różnych sytuacji, które są, no staramy się robić swoje. Warto też, myślę, że w stosunku teraz w towarzystwie pani z mediów, warto, żeby to powiedzieć, mamy też Krajowy Rejestr Hipercholesterolemii Rodziny. Jest pierwszy rejestr w Polsce, który zajmuje się pacjentami łączącymi i prewencję pierwotną, i wtórną. My mamy właściwie pewnie proporcje 3/4 do 1/4 pacjentów w prewencji pierwotnej, i to jest bardzo unikalne w związku z tym, ale z bardzo szybką miażdżycą, z bardzo wysokim ryzykiem. No i pacjentów w prewencji wtórnej to są ci chorzy pozawałowi, którzy również do nas trafiają, i ten rejestr rozwijamy. Ten rejestr w tej chwili funkcjonuje, już nawiązaliśmy kontakty z 40 prawie ośrodkami w Polsce. Myślę, że za kilka lat już teraz jesteśmy w stanie służyć danymi, dobrymi danymi, jakość tych danych naprawdę nie budzi wątpliwości, bardzo o to dbamy, które pomogą nam w planowaniu polityki zdrowotnej, i wokół rejestru chcielibyśmy budować tak naprawdę cały system opieki nad pacjentami, od poziomu ośrodków wysokospecjalistycznych aż po POZ-y czy poradnie specjalistyczne, z którymi współpracujemy. Tym modelem służymy, on działa, i chcielibyśmy, żeby, takie jest moje marzenie, żeby w ciągu następnego roku zrobiliśmy kilka potężnych kroków, żeby ten system po prostu stał się bardziej szczelny i bardziej efektywny. No i myślę, że
Będziemy też za jakiś czas już dobrym partnerem do rozmowy o dużych programach prewencyjnych, bo to jest kwestia, to też już padło i pan profesor Gil to podkreślał, i to trzeba podkreślać cały czas, że oczywiście my mówimy o szeroko ujętej prewencji. To znaczy, nie może być tak, że zajmujemy się cholesterolem, a obok mamy pacjenta z nadciśnieniem nie będziemy reagować. To oczywiście są naczynia połączone. My akcentujemy jeden z czynników ryzyka, ale wiadomo, że w kardiologii one wszystkie działają razem, działają sumująco i my musimy rzeczywiście podkreślać to przy każdej okazji. No i mam taką gorącą nadzieję, że programy dotyczące opieki na chorych po zawale, po incydentach sercowo-naczyniowych obejmą większość ośrodków, bo dzisiaj pamiętajmy wciąż, to nie jest jeszcze większość ośrodków, bardzo dużo jest poza tymi programami, że krótko mówiąc, niezależnie od tego, gdzie ja trafię jako pacjent, to będę miał szansę na pójście tą bardzo dobrze już dzisiaj działającą ścieżką prewencji wtórnej, łącznie z rehabilitacją, łącznie z tym, że ktoś obejrzy moje czynniki ryzyka i łącznie z tym, że ktoś zainteresuje się tym, co się dzieje ze mną trochę dłużej niż te kilka dni po zawale. Także przed nami bardzo dużo pracy, ale tu też jestem optymistą. Ostatnie lata pokazały, że z roku na rok jest trochę lepiej. To nie są nigdy skokowe zmiany, ale mamy szansę na stopniową poprawę świadomości, widać to po pacjentach. I a propos świadomości, już kończę, chcę powiedzieć, że naprawdę marzę o chwili, kiedy farmaceuta, który realizuje receptę, którą zlecam, nie będzie tego komentował i nie będzie doradzał pacjentowi, że to jednak są zabójcze leki, które niszczą mięśnie i niszczą wątrobę. To jest kolejny element edukacji, bo uważam, że do farmaceutów powinniśmy skierować osobne ramię. To jest ogromny temat, który osobne ramię takie edukacyjne i to jest ogromny temat, który zasługuje na uwagę i również no, nasi koledzy lekarze, również bardzo dużo wysiłku kosztuje nas zwiększanie statyn do maksimum i bardzo źle przyjmujemy sytuację, w której czy lekarz POZ-u, czy nasz kolega kardiolog mówi, że to trochę niepotrzebne i że to trochę groźne i powinniśmy zredukować te dawki. To jest trochę kamyczek do naszego ogródka. Tutaj też czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy.